Dzień dobry, Marco Ghia, Włoska Akademia Kulinarna. Dzisiaj rozmawiamy o książkach, które ja uważam za fundamentalne. Tak? Książka się nazywa Salt, Fat, Acid, Eat, Mastering the Element of Good Cooking, pisana przez Samir Nosrat, szef kuchni, szefowa kuchni irańskiego pochodzenia, która zaczynała gotować w czasie uniwersytetu i miała szczęście się znaleźć w Kalifornii, w Berkeley, także zaczynała w restauracji, która się nazywa Chez Pani, pod skrzydło Alice Waters, jeden z ikony nowoczesnej kuchni i klasycznej kuchni amerykańskiej z naszej czasu. Książka, która pomaga nam opanować te cztery elementy w kuchni. Sól, które balansuje smaki, tłuszcz, które zmieni strukturę, które daje, jest nośnikiem, smakiem, ciepła, które robi nasze potrawy bardziej miękkie, czy zmieni w ogóle kompletnie strukturę i oczywiście kwasowość, które powoduje, że nasze składniki, nasze receptury zaczynają troszkę skakać i są bardziej żywotne, są fajniejsze do jedzenia. To jest książka, że będziecie po prostu czytali jak pić szklanka wody, bo to jest bardzo łatwa do czytania i jest dużo rzeczy do nauczenia się. Tak? Powstała w 15 lat wyszukiwanie, spróbowanie, podróżowanie i jeszcze kilka dobrych lat konsultowanie, spróbowanie razem z innymi osobami z branży, żeby po prostu tworzyć coś, naprawdę może być używane za dzisiejszym kompendium dobrej gotowania. Dzięki tej książki, moim zdaniem, będziecie wychodzili z rutyny, będziecie mogli otwierać lodówki i powiedzieć, ok, co mamy, to, ok, robimy dzisiaj coś takiego. Będziecie patrzyli na recepturę, które czytacie gdzie indziej, też czasami w sposób krytyczny, bo będziecie rozumieli, co się dzieje w patelni czy w garnku. To dlatego, moim zdaniem, jest, powtarzam, fundamentalna lektura nie tylko dla wszystkich pasjonatów, gourmet, czy ludzi, które lubią gotować i jeść, ale też dla szefów kuchni, bo nauczymy się, uczymy się cały czas. To nie jest rzecz, która można się wstydzić, ale ponad wszystko jest, co mnie chwyciło, jest sposób, jak ta książka jest przygotowana. Tak? Tutaj nie ma jedna zdjęcia. Są same rysunki, tabelki, bardzo fajne zrobione, bardzo po prostu łatwe do rozumienia, które wytłumaczą w sposób jasny i od razu, taki nowoczesny może troszkę, wszystkie te informacje, które chcieli nam przekazać. I muszę powiedzieć, że nawet ja, zrozumiałem większość o wszystkie rzeczy, które czytałem. Nie, żartuję. Naprawdę jest chyba najlepszym, na pewno najlepszym sposobem, żeby przekazywać te wszystkie informacje. Sposób, który jest napisana ta książka też, jest chwytliwy, bo to przekazuje niesamowita pasja Samir. Pamiętamy, że Samir na przykład jest, możecie jej zobaczyć w telewizji, w Netflixu prowadzi taki czteroodcinkowy program, który się nazywa Cztery Elementy, Cztery Składniki w Polsce, przepraszam. Polecam, bo jeżeli będziecie oglądali, będziecie rozumieli, o co mi chodzi. Książka przekazuje ta sama wiadomość. Pasja i wiedza. Musimy wiedzieć, co robimy, żeby dobrze to wykonać. To nie jest książka tylko na kuchni, ale to jest książka też, jeszcze raz, tak jak prawie wszystkie książki kulinarne, które ja lubię czytać, która jest fajną lekturą sama z siebie. Pierwsza część książka jest bardzo taka, można powiedzieć, naukowa. Nigdy nie jest za bardzo specyficzno-nocjonistyczna, że nie rozumiemy, o co chodzi. Zawsze, nawet kiedy mówimy o procesy biochemiczne, które stają się realność naszej patelni, to zawsze jest taki, że po prostu nawet dziecko to rozumie. A druga część książka jest po prostu realizowanie, co nauczyliśmy się wcześniej, czyli recepturę. Recepturę, które są naprawdę inspirujące, które są zawsze
ciekawe, moim zdaniem, które trzeba spróbować. Także naprawdę uważam, że to jest książka, która nie może brakować w żadnym domu, żadnej miejsce, gdzie ktoś lubi nie tylko jeść, żeby żyć, bo wszyscy zjemy, żeby żyć, ale też, które lubi zjeść lepiej, smaczniejsze, zdrowsze. Trudno chwalić jeszcze bardziej taką książkę, ale naprawdę kupujcie. Ja jej kupiłem oczywiście na stronę Bukowa tutaj w Polsce i inspirował mnie od pierwszego momentu i po prostu jest na stole mojej kuchni codziennie, bo zawsze czasami wrócę tam, żeby odświeżyć jaką małą tajemnicę, która mi się wydaje czasami wątpliwa. Czytajcie, piszcie do mnie, komentujcie, co myślicie, czy wam też było potrzebne taka kropelka więcej wiedzy, żeby być lepszym kucharzem. Pozdrawiam, do widzenia i zapraszam do następnej gadania o książkach.